zobaczymy, o której będziemy się Fotografia na poziomie, Darku. Na wysokim poziomie. Będzie coś z tego? Coś będzie. Muszę jeszcze zrobić 2-3 próby, ale... Ale tak. Jest. Moment. Więcej chodziło mniej więcej o to, żeby... pokazać lokalizację, gdzie jesteśmy. A że jesteśmy w Koronie, na stadionie Korony, no to chciałem, żeby ten... Żeby było wiadomo, że to jest plakat, który wisi w szatni na stadionie Korony. Rafała dzisiaj nie będzie. Poza tym, poza tym dokładnie chodzi o to, że Rafała dzisiaj nie będzie, a. A tu jest. A tu jest, dokładnie. I wszyscy trzymamy kciuki za jego szybki powrót do drużyny. Hola, Bibi. Hey, Simon. Hello, Ricardo. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, kapitanie. Cześć. 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 Jak tam, Woody? Dobrze. Dobrze. Z rana od razu mecz. Trzeba na niego czekać. Szybko dzisiaj, tak? Szybciutko. No fajnie. No, czasem o tej godzinie to po śniadaniu, po prostu jesteście, a tutaj już pick inspection, szybko dziera i... Dwa tygodnie temu w Płocku 20:30, teraz 20:30 jest trochę różnica. W sensie czekania na mecz, no, ale dla nas nie ma różnicy. Ale te wyjazdy tak mamy, nie? Bo później następne też mamy o 12:30 w Poznaniu. W Poznaniu, no. Ale nie, jeszcze mamy Wrocław, 15 z soboty, więc też jeszcze mamy trochę później. Nie, no fajnie, wszystko super jest. Kibice dzisiaj 1300 prawie. Tam będą? Tak, tak, no. No i fajnie, zapełnią nasz trój. Cały sektor i bufory też, nie? To super, cieszymy się bardzo, nie? Fajnie, 1200 osób zawsze na pewno wzmocni, nie? Zresztą na wyjeździe też mi się nie gra się łatwo na Koronie, więc na pewno nam pomogą. Powiedz coś na to. Spieszyłeś cholera. Tak, ja nie lubię. Słyszeliście, ilu kibiców będzie? Naszych? Naszych? Mhm. A ile dokładnie? Strzelę. Ile? No ponad 1000, nie? 1300 prawie. A jak oni się tam zmieszczą? Proszę? Jak oni się tam zmieszczą? Klatka i bufory. I bufory z jednej, mają... z drugiej strony, no. A, no to widzicie, ten pierwszy sektor, żółto-czerwony. No wydaje mi się, że tak. Nie wiem, jak to tu dokładnie mają rozplanowane, ale dostaliśmy pełny ton. Może cały salon? Nie, a może tyle. Ale dobrze, nie? Bo przynajmniej będzie gorąca atmosfera. Dobrze, dobrze. Fajny mecz. Więc pewnie też trochę mobilizacji będzie, więc myślę, że będzie, no może. Nie wiem, no, ile tu wchodzi, ale... No tutaj u nich, tak jak z tego co patrzyłem, to na takie grzejące bardziej mecze powyżej 12 tysięcy zawsze było. 12. To myślę, że z 8 będzie. Teraz? No. Dzisiaj? No. Nie, już ponad dycha jest sprzedane. Poważnie? No. To dobrze. No, bo taka godzina, niedziela, to tak, no, do rosołku to... Do obiadu, co? Do rosołku. Ale... Byle 3 punkty. Kiedy ty byłeś ostatnio dali? Nigdy. Nigdy? Pierwszy raz? Pierwszy raz. Nigdy mnie tu nie było. Taki doświadczony zawodnik jeszcze nie był w Kielcach? Nie, doświadczony jestem. Doświadczony w niskich ligach. Teraz tu zbieram doświadczenie. Ale obiekt jest kameralny, nie? Fajnie. Spoko, spoko. Wystarczy, no nie? Nie wiem, ile tu wchodzi, ale... 10 tysięcy. 14,5 chyba. No, tak? Momentami. Reku, chciał sam kraj, Reku się nie wygra. Nie, nie wygra. Nie, nie wygra. Nie, nie wygra. Nie, nie wygra.
Blaka. Erik, co? Koszulki widziałeś? Sam jest na wolnych halach. Tak, tak, super, super. Wszystko dla Rafała. Dzisiaj pierwszy mecz bez niego. Nie będzie to samo, ale mam nadzieję, że mamy zmiany na niego i walczymy dalej. No, nie ma coś. Nie możemy płakać, jest jak jest i idziemy dalej. Najważniejsze, że Rafał też jak był na stadionie, to widać, że w miarę dobrze się czuje jak na razie, także... No tak, życzymy mu dużo zdrowia, ale to na pewno będzie brakowało, ale tak jak mówiłem, no... Będziemy grać też dla niego dzisiaj. Wychodziłeś kiedyś na prezentację drużyny z innym nazwiskiem na koszulce niż twoje? Nie, będzie pierwszy raz, ale no, to jest super idea i tak jak mówiłem. Wracaj do zdrowia, Rafał, i czekamy na ciebie. How will be the first game without him? Well, you know how important he is inside and outside the pitch, so we are gonna miss him. But we will support him and he will be... back with us as soon as possible. It's also good that when he was on the stadium last time, we probably could see that he feels good. He's good character. The pain is not so hard. So yeah, he's very strong mentality, and he will be back for sure. Druga. Olewka, co to za znajomości? Co? Co to za znajomości? Wszędzie mam kolegę, wiesz co chodzi. Mijamy się na piłkarskich szlakach. Nie, no ty już z twoim doświadczeniem to... Nie wypominaj mi wieku. Ani słowa nie powiedziałem o tym. Jeszcze jestem młody. Prawda, Denże? Dzień dobry, panie Marku. Dobry, dobry. Chwilę nas tu nie było, co? Już nawet nie pamiętam. Ostatni raz chyba na zakończenie sezonu, wtedy jeszcze tu graliśmy za trenera Brocha. No to co, my tu utrzymanie zrobiliśmy? Tak, 3-0? Tak, tak, 2. Tyle ich nie było w Ekstraklasie już? Tak mi się wydaje. Bo 2-18 chyba, tak? Czy nie wiem teraz? Albo 2-19 końcówka?
to pamiętam, że to był ostatni mecz i wtedy Gieksa spadła, wszyscy się cieszyli. Szymon Żurkowski odchodził wtedy do Fiorentiny, jeszcze robił zakończenie i był obrażony na mnie, że nie szedł na zakończenie, bo ja miałem żałobę, bo moja Gieksa spadła do drugiej ligi. No ale, oby dzisiaj wynik był taki sam jak wtedy, nie? Będzie, tylko pozytywnie. Kibice w dużej liczbie, 1200 ponad osób. Jak zawsze, także jademy durs dla Rafała. Jeszcze właśnie, jak już wywołałeś, pozwolę sobie zapytać, jak sytuacja? Coś więcej jesteśmy już w stanie powiedzieć? Wszystko dobrze. Rafał, zdrowy chłop, że tak powiem, goi się jak na psie, także jesteśmy dobrej myśli. No, na razie spokój, cierpliwość, ale jesteśmy optymistycznie nastawieni, nie? Nastawienie Rafała samego też pozytywne, nie? Bo tak już dobrze, wiadomo, no były chwile kryzysu, no bo to jak zawsze po takiej kontuzji ciężkiej, ale już jest teraz, myślę, nastawiony tylko na pozytywną pracę i żeby jak najszybciej wrócić, pomóc chłopakom. Wczoraj byliśmy go odwiedzić razem z chłopakami z Torcidy. Wzruszające i dla niego, jak i dla nas, ale dlatego gramy dzisiaj dla niego i tylko 3 punkty. Bufet zamykasz? Proszę? Bufet zamykasz już? Tak, na mecz teraz. Proszę? Teraz już na mecz tylko będzie pić. Ale dzisiaj tu będzie wsparcie przy ławce, co? Widzisz? Zawsze jest wsparcie. Mam nadzieję, że przyniosą nam szczęście, że wygramy dzięki temu. No ostatni raz jak tu, przynajmniej ja jak tu byłem, ale to chyba był ostatni raz jak tu graliśmy, to pozytywnie się zakończyło, także wtedy kończyliśmy tu sezon, nie? 3-0 co wygraliśmy. Na sam koniec, fajna wygrana i oby dzisiaj było tak samo. Yo. I don't think they're ready for it. On the loose, on the loose, on the loose, on the loose. With the beast, on the loose, with the truth, on the loose. Off the chain, it's all the gauge. Yeah, getting wild, shot me out the cage. Czeka. Poli grabę! Poli! Thank you.
Taking the throne, taking the title and bringing it home. Hold it, wait, thinking of taking the bait. Looks at the top of the chain, but guess who is coming to play? Wanna be greater and glorious, paving the way, there'll be more of us. Victorious, we're taking the throne, taking the title and bringing it home. We're at it again. Congratulations! Yes, thank you. First goal. How good you? I'm good. Very good. Very good supporter. I'm happy. Very happy. Out! Out!
What a game! What a player! What a 3 points!